1 października Rada Regencyjna wysłała do kanclerza Rzeszy hrabiego Hertlinga telegram o następującej treści. Prosimy uprzejmie Waszą Ekscelencję o ochronę mienia i życia mieszkańców polskiej narodowości zamieszkałych na obszarach białoruskich. Grozi niebezpieczeństwo życia, zwłaszcza polskim właścicielom ziemskich od tamtejszej ludności. Tylko energiczne kroki mogą zapobiec rozlewowi krwi. W październiku niebo zasnuło się ciężkimi, ołowianymi chmurami. Ochłodziło się powietrze. Lecz gorące rozmowy toczono w Krakowie. Równocześnie z konferencją kół aktywistów z Królestwa Polskiego i Galicji obradowała Galicyjska Liga Niezawisłości Polski. Zebranie urządziło też Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, zdaniem którego sprawa polska musi być rozstrzygnięta tylko na Kongresie Międzynarodowym. 4 października 1918 roku generał Józef Haller został nominowany naczelnym wodzem Armii Polskiej we Francji. Obowiązki przejął od francuskiego generała. Ceremonia odbyła się na werandzie kwatery Komitetu Narodowego. Dekret mianowania odczytał Maurycy Zamoyski. 100-tysięczne wojsko od koloru mundurów nazywane Błękitną Armią stanowiło dla powstającej Polski bezcenną wartość. W październiku stało się jasne, że wojna dobiega końca, a zaborcy są osłabieni. Turcja, Austria i Niemcy zwróciły się do prezydenta Wilsona o zawieszenie broni. Państwa centralne przyjmują jego 14 punktów jako podstawę do rokowań pokojowych. Z kolei w Polsce rozpoczyna się walka o władzę pomiędzy Radą Regencyjną popieraną przez Piłsudskiego, a środowiskami skupionymi wokół Komitetu Narodowego Polskiego. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, która miała być zbudowana zgodnie z założeniami opisanymi w 13 punkcie orędzia Wilsona. Przejęła władzę zwierzchnią nad wojskiem, następnie powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie uzyskał i nie starał się o akceptację ze strony władz okupacyjnych niemieckich oraz austriackich.